Zbliżają się święta. Skoro będą święta, to będzie też choinka, a pod choinką będą prezenty. Jeden z takich prezentów przygotował Wam profesor Łukasz Turski z Instytutu Fizyki Teoretycznej PAN. Będzie to wykład pod tytułem Fizyka choinkowa. Czego dokładnie to ma dotyczyć, to będzie niespodzianka. Udało nam się jednak profesora namówić, żeby uchylił choć rąbka tajemnicy. Posłuchajcie sami. Kawiarnia naukowa to jest takie wydarzenie, spotkanie ludzi, których interesuje coś ciekawego. Pani profesor Fikus poprosiła mnie, żebym opowiedział Państwu coś z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Tytuł jest w związku z tym Fizyka choinkowa, fizyka pod choinkę. Wiadomo, fizyka jest dobra na wszystko, to już starsi panowie o tym śpiewali, ale mam pewien kłopot, szczerze mówiąc, ponieważ patrzę za okno i nie widzę śniegu. I no dobrze, ujawnię trochę tej tajemnicy. Trochę miało być o śniegu. To znaczy, może nie tyle o samym śniegu, ile o tym, z czego śnieg jest zrobiony. No dobra, więcej nie powiem, bo nie przyjdą Państwo do kawiarni naukowej. Druga część mojego wykładu będzie poświęcona temu komuś, komu się łatwiej poruszać, jak jest dużo śniegu. No to łatwo Państwo skojarzą, że osobą związaną z świętami Bożego Narodzenia, z Wigilią i ze śniegiem jest oczywiście święty Mikołaj i jego sary. Więc troszkę pomówimy też o świętym Mikołaju, bo zastanowienie się nad świętym Mikołajem, tym dostarczaniem prezentów i w ogóle jego działalnością, to jest kopalnia problemów z fizyki, którą się można zająć. I już na sam koniec powiem, że to będzie miało również troszkę coś związanego z rewolucją w stomatologii w Brazylii.